bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Mirosław Głogowski i poprowadzę dzisiejsze uroczyste otwarcie Kongresu Kultury Łowieckiej. Przypominam, powiązanego z obchodami 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Spotykamy się dzisiaj w gronie myśliwych, ale też pracowników nauki, wszystkich, którzy interesują się kulturą i tradycją łowiectwa. A dzisiejsze uroczyste otwarcie ma szczególne znaczenie dla nas. Powinno być takim wspaniałym połączeniem właśnie historii, tradycji Polskiego Związku Łowieckiego z dniem dzisiejszym. Na wstępie powitam gości dzisiejszego otwarcia. Pana ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Witamy serdecznie. Łowczego Krajowego Przewodniczącego Zarządu Głównego PZPR-u Piotra Jenocha. Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej pana Augustyna Broczkowskiego. Członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Alberta Kołodziejskiego i Jerzego Graczyka. Witamy serdecznie. Witam przedstawicieli Lasów Państwowych, których zawsze fantastycznie tutaj chcemy spotykać i witać. Brawa dla przedstawicieli. Są z nami, proszę Państwa, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Badań Leśnictwa. Są z nami członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz łowczowie okręgowi. Witam Was, koledzy. I witam wreszcie przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu Kultury Łowieckiej, człowieka, który sporo poświęcił, żeby miało to odpowiedni poziom, profesora doktora Dariusza Gwiazdowicza. Proszę Państwa, chcemy, żeby ta uroczystość przebiegła sprawnie, więc od razu poproszę, jeśli można, pana ministra Kowalczyka o zabranie głosu. Zaproszenie. Z wielką przyjemnością przyjąłem to zaproszenie, by uczestniczyć w kongresie, który ma taką piękną tradycję. To już prawie 100 lat. Polski Związek Łowiecki, jak i całe środowisko, myślę, że w tym roku przeżywało duże zmiany, które rozpoczęły się niewinnie od realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazywał przeprowadzenie takich zmian prawnych, które umożliwiają właścicielom gruntów na dysponowanie swoją własnością, więc to była przyczyna rozpoczęcia tych zmian ustawowych. No ale jak rozpocznie się dyskusja, to ta dyskusja potoczyła się bardzo szeroko. W parlamencie pojawiły się bardzo różne rozwiązania, bardzo różne propozycje, pomysły. Tak jak zwykle bywa w parlamencie, są bardzo różne pomysły, są pomysły dobre i są pomysły niekoniecznie najlepsze. Jedne zostały uchwalone, inne odrzucone, więc po tym okresie takiej bardzo burzliwej dyskusji zostało przyjęte nowe prawo łowieckie, które zmieniło w sposób znaczący. Zmieniło też i sposób organizacji Polskiego Związku Łowieckiego. Wzmocniło też
nie wiem, czy jest się z czego cieszyć koniecznie, ale też wzmocniło też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Mam nadzieję, że ten nadzór nie będzie bolesny, tylko będzie pomocnym nadzorem i do tego chciałbym dążyć. Jak sami Państwo wiecie, w naszym społeczeństwie są bardzo różne opinie na temat łowiectwa. Jedni uznają to za bardzo cenną i ważną tradycję. Ja z kolei, i pewnie też wiele takich osób jest, uważam, że łowiectwo, środowisko myśliwych pełni niezwykle ważną rolę w ochronie przyrody. I to jest, myślę, że dla mnie bardzo istotne postrzeganie roli myśliwych, roli Związku Łowieckiego w tym, że współpracuje z przyrodą i to bardzo, bardzo ściśle, bardzo mocno. Ale też są tacy, którzy uznają, że myśliwi to są barbarzyńcy. Ja się absolutnie z nimi nie zgadzam i zawsze będę mówił, że i myśliwi, i Polski Związek Łowiecki pełni ogromną, przeogromną rolę, jeśli chodzi o ochronę przyrody i jak mało kto o tą przyrodę myśliwi się troszczy. Więc to jest, ale w takich dyskusjach zawsze później różne wnioski wychodzą. Szanowni Państwo, w związku z tymi różnymi zmianami nastąpiło też zreorganizowanie Polskiego Związku Łowieckiego. Gratuluję tutaj nowemu łowczemu krajowemu, panu Piotrowi Jenochowi, który został przeze mnie powołany, ale powołany nie na podstawie, nie wiem, mojego widzimisię, tylko na podstawie efektów wyborów przez Naczelną Radę Łowiecką, a więc tak naprawdę usankcjonowałem ten wybór, co jest niezwykle istotne. Mam nadzieję, że przed Łowczym Krajowym ogromne zadanie, aby skonsolidować środowisko, aby to środowisko czuło się gospodarzem swoich kół łowieckich, swoich okręgów, ale też i całego Polskiego Związku Łowieckiego. Wiele jeszcze pracy przed nami. Tu patrzę na pana Piotra Enocha, tej pracy rzeczywiście przed nami jest jeszcze bardzo dużo. Mówię przed nami, dlatego że i Ministerstwo Środowiska nie będzie się od tej pracy uchylać. Wiele pracy organizacyjnej, między innymi statut, ale też wiele pracy takiej uświadamiającej społeczeństwo, że łowiectwo jest tradycją godną szacunku, ale też jest elementem ochrony przyrody. Na to chciałbym bardzo mocno, już powtarzam to może po raz trzeci, ale bardzo mocno chciałbym, żeby to się przebiło do powszechnej świadomości. Szanowni Państwo, pragnę też powiedzieć, że ta nowa ustawa, prawo łowieckie, która była uchwalana przełom marca, kwietnia, właśnie w marcu, też nie ustrzegła się błędów, bo tutaj pojawiły się różne pomysły, szczególnie ze środowisk rolników, związków rolniczych. Ten błąd, ja uważam, że to był błąd wczoraj, właśnie dzisiaj było głosowanie w Sejmie. Trochę postaraliśmy się naprawić, aby w szacowaniach szkód łowieckich nie sołtysi, nie gminy, tylko ośrodki doradztwa rolniczego brały udział i zapewniając też im jakieś skromne, ale również finansowanie. Myślę, że ten proces szacowania szkód łowieckich i współpracy z rolnikami, bo to najczęściej myśliwi stykają się z rolnikami, oby ta współpraca była jak najlepsza. Ale też przez nami wiele, wiele zadań, bo też patrzę z wielkim bólem i żalem, jak trzeba sprzedawać tusze po tak małej cenie. I myślę, że to też jest takie zadanie, zresztą rozmawiałem tutaj z panem Piotrem Jenochem na temat spróbowania zagospodarowania tego surowca, tego pięknego, znakomitego, zdrowego surowca, żeby nie było tak, że my surowiec wywozimy za granicę, a później kupujemy po kilkadziesiąt złotych za kilogram przetworzone produkty. Niech to zostanie taką wartością dodaną w kraju. I to jest takie też zadanie, o którym myślę i tutaj sądzę, że również Lasy Państwowe, jako też jednostka nadzorowana przeze mnie, będą ogromnym wsparciem,
aby to dzieło podjąć, aby rzeczywiście te nasze znakomite produkty lasów, ale też i właśnie łowiectwa można było przetwarzać w Polsce, aby to było też znakomitym takim dochodem dla Polskiego Związku Łowieckiego, dla lasów, ale też i dla polskich przedsiębiorców. A więc to podaję jako jeden z przykładów kolejnych zadań przed nami. Ale dzisiejszego dnia życzę, aby te obrady przyniosły wiele dobrych przemyśleń, przemyśleń, które będą znakomitymi owocami w dalszej pracy, w pełnieniu misji. Ja podkreślam, że myśliwi, Polski Związek Łowiecki pełni pewną misję. Niektórzy nazywają to hobby, inni mówią przyjemnością, ja to nazywam misją. I niech ta misja będzie pełniona z pełną odpowiedzialnością, ale też przynosi Państwu wiele satysfakcji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, żadna uroczystość, nie chcę powiedzieć, że z moim udziałem, tylko nie obędzie się bez drobnego błędu. Ja oczywiście postaram się ten błąd przekuć w pozytywną rzecz. Obecność ministra środowiska była dla nas, myślę, społeczności łowieckiej tak ważna, że prowadzący zapomniał o niezmiernie istotnym elemencie tradycji łowieckiej na Kongresie Kultury Łowieckiej. Więc żeby jakby ten błąd naprawić przed wystąpieniem Łowczego Krajowego, poproszę wszystkich o powstanie i proszę wprowadzić sztandar Polskiego Związku Łowieckiego. Państwu. Proszę Państwa, i mam nadzieję, że już bez uchybień proszę o zabranie głosu Łowczego Krajowego Piotra Jenocha. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi za wsparcie, bo wiem, że gdyby nie wsparcie pana ministra, to ta sytuacja prawna wyglądałaby pewnie zdecydowanie gorzej niż jest teraz i również za pomoc, która ze strony pana ministra przed nami, bo tych zadań, tak jak powiedział pan minister, jest jeszcze wiele do wykonania. Natomiast ta ustawa, o której pan minister wspomniał dzisiaj, głosowana, na pewno zdecydowanie usprawni system szacowania szkód i pozwoli realizować nam te zadania tak, jak robiliśmy dotychczas w najlepszym możliwym czasie i z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, czyli również dla środowiska rolniczego. To dzisiaj spotykamy się już na 4. Kongresie Kultury Łowieckiej, który będzie niewątpliwie okazją do dyskusji na tematy związane z naszą kulturą. Spotkanie to ma szczególną wagę i wyjątkową oprawę. Jest to jedna z uroczystości organizowanych przez Polski Związek Łowiecki w ramach obchodów 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Ta wyjątkowa oprawa to również to miejsce, w którym się spotykamy, Pułtusk i ten zamek. Nie przypadkiem ta dzisiejsza uroczystość ma miejsce w najstarszym z miast Mazowsza. Pułtusk już w 1257 roku uzyskał prawa miejskie. Od XII wieku do 1796 roku był w jurysdykcji biskupów płockich. I co ciekawostka, jest to jedno z miast
trzech miast na Mazowszu, które miało fortyfikacje murowane po Warszawie i Płocku. To miasto ma bardzo bogatą historię. Historię uwiecznioną w polskiej literaturze. I równie bogata jest historia tego zamku, na terenie którego się dzisiaj znajdujemy. Był on dwukrotnie spalony, wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany. Uległ poważnym zniszczeniom, między innymi w trakcie III wojny północnej, kiedy to został zajęty przez wojska szwedzkie. Myślę, że najwięcej o historii tego zamku mógłby powiedzieć tu obecny, obok pana ministra, siedzący dyrektor Domu Polonii, pan Michał Kisiel. Tak samo bogata jest historia polskiego łowiectwa, jak historia tego zamku, historia Kutuzka. Historia łowiectwa uwieczniona w dziełach mistrzów, między innymi literatury czy malarstwa. Na kartach 95 lat historii Polskiego Związku Łowieckiego zapisywały się różne rzeczy. W tym chwile trudne, kryzysy, problemy, konflikty, ale dzięki pracowitości, zaangażowaniu, a przede wszystkim dzięki jedności wychodziliśmy z nich wzmocnieni. W 1931 roku Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich zrzeszał 100 kół łowieckich, w których polowało prawie 4000 myśliwych. Dzisiaj mamy ponad 2500 kół i prawie 126 tysięcy myśliwych. Jesteśmy w różnym wieku, reprezentujemy rozmaite zawody, ale wszystkich nas łączy jedno. Dbanie o dobro polskiego łowiectwa, dbanie o dobro polskiej przyrody. I łowiectwa ukierunkowanego nie na komercję, tylko na aspekt przyrodniczy. Od początku powstania Polskiego Związku Łowieckiego, to jest od 1923 roku, do dziś przestrzeganie zwyczajów i tradycji łowieckich będących elementem kultury łowieckiej i zarazem przewodnikiem po bezdrożach myśliwskiej wędrówki było i jest przedmiotem troski całej rzeszy polskich myśliwych. Stąd w Polskim Związku Łowieckim funkcjonują m.in. Klub Sygnalistów Myśliwskich, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Klub Wabiarzy Zwierzyny, Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej, Klub Sokolników czy liczne kluby kynologiczne. Ten aspekt polskiego łowiectwa jest niezwykle istotny, zwłaszcza dziś, kiedy to wiedza łowiecka przekazywana społeczeństwu, szczególnie w mediach, jest tak uboga, tak subiektywna, a często nasycona przekłamaniami. Stąd mamy taki wizerunek polskiego myśliwego, o którym wspominał pan minister, z którym się cieszymy się z tego bardzo, że się nie zgadza. Postrzeganie myśliwego jako człowieka eksploatującego naturalne zasoby przyrody, zagrażającego egzystencji zwierząt jest błędne i wynika po prostu z nieświadomości społecznej w zakresie działalności łowieckiej. Myśliwy to przede wszystkim człowiek wykonujący określone działania związane z zarządzaniem populacjami zwierząt łowych dla dobra rodzimej przyrody i dla zachowania równowagi w racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej. Uważam, że kultura łowiecka może być, a nawet jest, jednym z instrumentów, które prowadzą do zmiany sposobu wizerunku myśliwego, sposobu postrzegania myśliwego przez społeczeństwo. Poprzez różne formy wyrazu możemy poznawać wzajemne relacje człowieka i przyrody w przeszłości i obecnie. Relacje zawsze pełne poszanowania. Chciałbym także podkreślić, jak ważne dla nas i następnych pokoleń są takie elementy tworzące polską kulturę łowiecką, jak kultywowanie gwary łowieckiej, kult patrona myśliwych, uroczysta oprawa polowań, ceremoniał łowiecki, pokazy kulinarne mistrzów, nie mówiąc już o sygnalistyce myśliwskiej, na polu której polscy myśliwi również odnoszą znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Przykładem takich sukcesów są również członkowie klubu Wabiarzy Jeleni, którzy wielokrotnie uzyskiwali tytuł mistrza Europy w tej trudnej sztuce, zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Wiem też, że ogromnym zainteresowaniem ogółu społeczeństwa cieszą się różnego rodzaju uroczystości łowieckie organizowane w zarządach okręgowych,
przez Zarząd Główny, również w samych kołach łowieckich. Niektóre z tych uroczystości angażują wręcz całe lokalne społeczności. Przykładem takich uroczystości są chociażby obchody święta naszego patrona na licznych hubertusach w całej Polsce. Dom Polonii w Pułtusku jest również od kilku już lat inicjatorem i organizatorem hubertusa pułtuskiego. Kultura stanowi podstawową i uniwersalną wartość niezwykle istotną w życiu społeczeństw. Dziedzictwo kultury polskiego łowiectwa przyjęte od minionych pokoleń jest ważnym elementem życia współczesnej społeczności myśliwskiej. Stanowi jej chlubę i niesie poczucie odpowiedzialności za przekazanie tych wartości kolejnym pokoleniom. Ta historia nie może być zapomniana i należy o nią bezwzględnie dbać. Taką właśnie historię i dorobek naszych przodków utrwalamy my wszyscy, skupieni w Polskim Związku Łowieckim, w swojej bogatej działalności na polu kultury. Na fotografiach, wydawanych albumach, w malarstwie, poezji i wielu innych formach sztuki odnajdujemy obok baśniowej przyrody naszych polskich lasów i pól także ludzi. Ludzi, dla których łowiectwo stało się sensem życia. Pozwolę sobie tu przytoczyć mój ulubiony cytat. Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza. Niektórzy poznają te słowa, słowa, które jak trafnie opisywał to odczucie Julian Eismond. Każdy myśliwy usiłuje w różnorodny sposób zachować wyniesiony z puli knieli ładunek wzruszeń i emocji. Łowiectwo od wieków jest źródłem zainteresowania poetów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, także grawerów, rytowników, szlifierzy szkła czy snycerzy. Wymienię tylko znane wszystkim mickiewiczowskie opisy scen łowieckich w Panu Tadeuszu, dzieła Weissenhoffa, twórczość wspomnianego już przeze mnie Eismonta, malarstwo Fałata, Chełmońskiego, Branta i wielu, wielu innych. Te nazwiska pozwalają bez zbędnych słów ocenić, w jakim stopniu łowiectwo wpływa na kulturę narodu. Łowiectwo jest także inspiracją do tworzenia wielu użytkowych przedmiotów, zdobionych motywami myśliwskimi, jak na przykład mebli, zastaw stołowych, które tak licznie obcują w naszych polskich domach. Mówiąc o kulturze łowieckiej, pośrednio związanej również z gospodarką, nie mógłbym tu nie wspomnieć o kuchni myśliwskiej. Prawda jest taka, że tradycyjna kuchnia polska nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie kuchnia myśliwska. Mając w Polsce tak ogromny skarb, jakim jest kuchnia myśliwska, jakim jest zdrowa polska dziczyzna, należy zrobić wszystko, aby to właśnie ta kuchnia, ta dziczyzna była promocją nie tylko łowiectwa, ale promocją Polski na arenie międzynarodowej. Pokazywała tożsamość naszego narodu. Jesteśmy w okresie zmian, o których wspominał pan minister, w naszym łowiectwie wynikających z nowych regulacji prawnych. Przed nami jest wiele wyzwań, które jestem przekonany, że z pomocą pana ministra będziemy efektywnie realizować. Te nasze działania na polu kultury również się do tego przyczynią. Na pewno podczas tego kongresu usłyszymy wiele ważnych i ciekawych informacji. Ja, kończąc, przytoczę słowa prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Nasza kultura łowiecka może zaimponować innym krajom przez to, że potrafimy kochać przyrodę i racjonalnie nią gospodarować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Młodszemu Krajowemu. Proszę Państwa, dostaliśmy sporo pism, przekazano nam wiele pozdrowień od parlamentarzystów, ale ponieważ dzisiejsza ceremonia ma swoje ramy czasowe, w związku z tym przedstawimy w tej chwili tylko
dwa przykłady tego typu pozdrowień. Pozwolę sobie odczytać pierwszy list, a później drugi zostanie odczytany. Proszę Państwa, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Telus. Ja zdejmę okulary, żeby już więcej błędów dzisiaj nie popełniać. Szanowny pan Piotr Jenoch, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 4. Kongres Kultury Łowieckiej Łowy i Historia. Niestety z powodu wcześniej przyjętych zobowiązań nie mogę osobiście uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu, dlatego pragnę tą drogą pozdrowić zarówno organizatorów, jak i wszystkich uczestników. Pragnę dziś podziękować wszystkim organizatorom i pomysłodawcom podjęcia pięknej inicjatywy zorganizowania kolejnego już 4. Kongresu poświęconego kulturze łowieckiej. Popularyzacja kultury łowieckiej to niezwykle ważna misja, dlatego pozwólcie, że wyrażę dziś szacunek dla działalności kolekcjonerów i wszystkich miłośników kultury łowieckiej, którzy to za cel nadrzędny stawiają sobie animowanie życia kulturalnego oraz kultywowanie i wzbogacanie tradycji i zwyczajów łowieckich. Wasza pasja i ciężka praca stanowią wielką wartość dla polskiego narodu. Poprzez pełną pasji i inspiracji pracę dostarczacie wszystkim wzruszeń i radości, a jednocześnie kształtujecie osobowość młodych ludzi, wpływając przy tym na szacunek dla tradycji i środowiska naturalnego. Bardzo wam za to dziękuję. Wszystkim miłośnikom kultury łowieckiej życzę radości oraz satysfakcji z pracy zawodowej i związkowej. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości przesyłam serdeczne pozdrowienia. Gratuluję pięknej inicjatywy i życzę wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Telus. Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, poproszę w tej chwili pana Michała Modrzewskiego, współpracownika posła Bartosza Jóźwiaka, który też wspiera polskie łowiectwo, o odczytanie jego krótkiego przesłania. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, postrzelby myśliwi i przyjaciele łowiectwa. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie, jakie otrzymałem od organizatorów. Ogromnie żałuję, że nie mogę być tutaj z Państwem i osobiście uczestniczyć w tym wspaniałym i jakże miłym mojemu myśliwskiemu sercu wydarzeniu. Obok słów podziękowania pragnę również skierować najwyższe wyrazy uznania do organizatorów oraz wszystkich, których dbałość i troska o naszą historię oraz tradycję owocuje tak ważnym wydarzeniem, jakim jest Kongres Kultury Łowieckiej, który wpisał się już trwale w krajobraz debaty o historii i znaczeniu łowiectwa w polskiej tradycji narodowej. A ta rola jest nie do przecenienia, gdyż łowiectwo jest jednym z fundamentalnych elementów naszej wyjątkowej specyfiki narodowej. Powiem więcej, bez łowiectwa, łowieckiego zwyczaju wraz z jego obrzędowością, zasadami i całą niezwykle barwną oraz rozbudowaną symboliką nie byłoby ducha polskiego. Jest to skarb, który winniśmy pielęgnować i traktować jako ważny depozyt, który został nam powierzony, aby go chronić i przekazać w całości przyszłym pokoleniom. To łącznik międzypokoleniowy oraz rzecz, której mogą nam zazdrościć inne narody. Tak jak tradycja łowiecka i łowiectwo są składowymi naszej polskiej duszy i naszej specyfiki narodowej, tak kształtowane przez nie pokolenia myśliwych były i są dumą polskiego narodu. Szanowni Państwo, życzę Państwu owocnych obrad, wielu niezapomnianych przeżyć intelektualnych, towarzyskich, kulinarnych. Łowiectwo to kwintesencja i twórcze połączenie braterstwa, etyki, trwałych zasad, przyjaźni, twardości charakteru, a także piękna estetycznego, tego materialnego i duchowego. Mam nadzieję, że na kolejnym kongresie będę miał okazję już być pełnoprawnym jego uczestnikiem, a z intelektualnym pokłosiem tego kongresu będę miał okazję zapoznać się w formie pokonferencyjnej księgi. Z wyrazami szacunku, Dasz Bór, dr Bartosz Jóźwiak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu i w tej chwili przechodzimy do podniosłej części dzisiejszej uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym myśliwym członkom Polskiego Związku Łowieckiego. Proszę Państwa, ja w tej chwili odczytam dwa postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc proszę wszystkich o powstanie. Najpierw poproszę odznaczonych krzyżami zasługi, później medalami tutaj o ustawienie się na scenie, a później dokonamy aktu wręczenia.
Pozwolę sobie odczytać pierwsze postanowienie. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2018 roku o nadaniu odznaczeń. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, odznaczeni zostają na wniosek ministra środowiska za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji przyrodniczej. Henryk Białczak, Zygmunt Bieliński, Jan Edward Majewski, bardzo proszę kolegów o wystąpienie i ustawienie się w kolejności, żebyśmy potem nie mieli kłopotów z wręczaniem. Jan Edward Majewski, Jan Bartłomiej Popczyk, Ludwik Bogusław Rataj, Aleksandra Anna Schulz, Zbigniew Trzaska. Proszę Państwa, wręczenia odznaczeń państwowych dokona minister środowiska, pan Henryk Kowalczyk. Poproszę, jeśli pan minister pozwoli, łowczego krajowego Piotra Janocha o asystowanie w tej ceremonii. Bardzo prosimy. Brązowym Krzyżem Zasługi. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o fanfarę na rzecz odznaczonych. Dziękuję bardzo odznaczonym. Już dziękujemy, natomiast poproszę pana ministra i łowczego krajowego o pozostanie. Dziękuję. Ponieważ mamy jeszcze drugie postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 roku o nadaniu odznaczeń. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają na wniosek ministra środowiska medalem złotym za długoletnią służbę Roman Stanisław Laszuk, bardzo proszę, i Maria Maksymiuk oraz medalem brązowym za długoletnią służbę Justyna Czyżewska. Bardzo proszę o wejście na estradę w kolejności, jak wyczytałem, a pana ministra razem z łowczym krajowym proszę o wręczenie odznaczeń. Proszę pan Fale. Pierwsze dobrą wiadomość, trzymamy się harmonogramu, a nawet mamy kilka minut wyprzedzenia. To jest sukces. Po drugie, ta część dzisiejszej uroczystości związana bezpośrednio z obchodami 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, część polityczna, organizacyjna, w tym momencie będzie kończona, ale nie kończymy spotkania tutaj na sali, ponieważ za chwilę będzie zwiastun, początek naukowej części otwarcia kongresu, ale zanim to zrobimy, ze względów czysto technicznych, ponieważ dzisiaj nie ma wykładów bez slajdów i bez prezentacji w PowerPoincie, a trudno, żebyśmy zasłaniali sztandar Polskiego Związku Łowieckiego, który jest dla nas świętością i ważnym symbolem. W związku z tym w tej chwili poproszę jeszcze raz o powstanie wszystkich i wydam komendę sztandar Polskiego Związku Łowieckiego odprowadzić. Thank you.
Dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, w tej chwili, ale to będzie króciutko, około minuty, półtorej, nastąpi trochę przearanżowanie sceny właśnie, żeby przygotować ją do jakby części naukowej. Wykład inauguracyjny wygłosi przewodniczący Komitetu Naukowego 4. Kongresu Kultury Łowieckiej, profesor doktor habilitowany Dariusz Gwiazdowicz. Serdecznie zapraszam tutaj. Z tego co wiem, Darek będzie miał mikrofon w ręku i ta estrada zostanie lekko cofnięta, żebyście Państwo wszyscy dobrze widzieli. Ja się jeszcze nie żegnam i nie wiem, czy to jest dobra, czy zła wiadomość, ale w każdym razie to jest wiadomość. Po wykładzie będziemy kontynuowali oficjalne części uroczystości. Dziękuję bardzo. Kolego Łowczy, Szanowni Państwo, te pierwsze kongresy kultury łowieckiej, które odbywały się w ostatnich latach, one były nacechowane takim pierwiastkiem związanym z naukami historycznymi. W związku z tym postanowiliśmy, że ten kongres będzie miał tą głęboką taką nutę historyczną i zaprosiliśmy najwybitniejszych specjalistów, historyków zajmujących się problematyką przyrodniczą po to, ażeby nam przybliżyli trochę tą tematykę, to ich punkt widzenia. Jest takie często powiedzenie, że historia kołem się toczy, że wszystko już właściwie było. Zmienia się na przykład nasze otoczenie, nasze ubranie się zmieniają, nasze poglądy się zmieniają, ale właściwie jeśli chodzi o mechanizmy, one są cały czas takie same. Wszystko już kiedyś gdzieś było. I z tego punktu widzenia możemy się zastanawiać, czy łowiectwo, czy historia łowiecka też się kołem toczy. Czy też było tak, jak dzisiaj jest tak, jak było kiedyś. Czy to rzeczywiście ta historia zatoczyła jakiś taki krąg. I jeśli się z tego punktu widzenia zastanowimy nad takim problemem, no to możemy sobie pomyśleć tak, no jest rozwój cywilizacyjny, jest postęp techniczny, jest inaczej niż było kiedyś. Pojawiają się inne potrzeby, inne oczekiwania mamy dzisiaj. Chcemy jeździć autostradami, chcemy używać telefonów komórkowych i tak dalej. Zmieniają się warunki środowiskowe w związku z tym. No bo jak chcemy wygodnie żyć, no to musimy budować te autostrady i tak dalej. W związku z tym, zmieniając to środowisko, no zmienia się też rola i zadania myśliwych. Jednych zwierząt jest dużo, bo stworzyliśmy takie warunki, mamy potężne pola kukurydzy, jest dużo bazy żerowej, mnóstwo w związku z tym jest tych zwierząt, a z kolei te ogromne monokultury powodują, agrarne powodują, że niektórych zwierząt jest po prostu mniej. Czyli zmieniają się trochę te zadania myśliwych. W związku z tym, czy rzeczywiście ta historia toczy się kołem, czy ona idzie w jakiejś linii prostej. I w związku z tym, drodzy Państwo, kilka takich, podzieliłem tą całą historię łowiectwa na trzy takie wyraźne, tak mi się wydaje, części. Pierwsza to jest sprawa prehistorii, kiedy właściwie jak rozmawiamy o prehistorii, o tych dawnych, dawnych czasach, to wtedy mówimy, no tak, łowiectwo to była istotą sprawy. Gdyby nie było łowiectwa, gdyby nie było polowania, właściwie sukcesu podczas polowania, no to by nie było rozwoju cywilizacyjnego. No cudów nie ma. Mieliśmy jedzenie, mieliśmy ubranie, mieliśmy narzędzia codziennego użytku. To dawało nam poczucie bezpieczeństwa, to była istota sprawy. Ale potem, jak drodzy Państwo, łowiectwo też wtedy było sprawą związaną, czy było takim źródłem, które zapoczątkowało powstanie sztuki, kultury, religii. Ale potem troszeczkę się sytuacja zmieniła, bo jak wiemy, no człowiek zaczął uprawiać niektóre rośliny, zaczął hodować zwierzęta, udomowił je, hodował. No i w tym momencie mamy takie przejście właściwie z łowiectwa do cywilizacji, a potem cywilizacja już się rozwinęła i pytanie jest takie, czy łowiectwo w ogóle jest potrzebne, skoro my potrafimy już produkować żywność. I w tym momencie to łowiectwo zostało zepchnięte trochę na inne tory, inny nurt. Ono już nie odgrywa istotną sprawę. My możemy powiedzieć, bez łowiectwa można się obejść. Jeśli nie będzie myśliwych, nie ma problemu. I w tym kontekście, no rzeczywiście coś w tym jest. Jutro będą bardzo ciekawe referaty. Zapraszam Państwa serdecznie, bo wiem, że niektórzy się wybierają się do domu, ale może jednak warto zrewidować te poglądy i zostać. Pan profesor Ilski, pan profesor Zawadzki będą opowiadali, jak to było w starożytności. Łowiectwo ma pewien taki wymiar, można powiedzieć, rozrywki. Jest pewną formą rozrywki. Już niekoniecznie chodzi o to, żeby musimy polować, żeby przeżyć. Jest pewną też sprawą związaną, można powiedzieć, z takim prestiżem. I to się powoli przez lata zmienia. Ono nie odgrywa kluczowej, istotnej roli, jeśli chodzi o dostarczanie żywności. To sprawa jest oczywista. Mówimy tutaj o południowej Europie, bo oczywiście ten proces się przesuwa. Północna Skandynawia, no to te zmiany nastąpiły dużo, dużo później. I tak to, drodzy Państwo, jest też, widzę koleżanki, które będą jutro mówiły właśnie, czy pojutrze będą mówiły o sprawach związanych ze starożytną Grecją. Będzie mowa również o tym, jak to wyglądało w starożytnym Rzymie, chociażby polowania na arenie, jak to było. I drodzy Państwo, przez te lata rzeczywiście to polowanie ma taką formę rozrywki.
formę zabawy, byśmy tak, ja to upraszczam oczywiście, no bo to oczywiście dziedzicza trafiała na stoły, ale generalnie czasami my troszeczkę się wstydzimy, rumienimy, jak wspominamy na przykład czasy saskie, gdzie to polowanie to było już takim, można powiedzieć, troszeczkę zwyrodniałą sprawą. Ludzie sobie siedzieli w altankach, muzyka grała, zwierzęta gdzieś przywożono w klatkach, strzelano do nich i to było rzeczywiście z naszego punktu widzenia dzisiaj takie dosyć oburzające. Ale drodzy Państwo, sytuacja się zmienia. Koniec XIX wieku, pojawia się ekologia, pojawia się nauka, która mówi o zależnościach przyrodniczych. I wkomponuje w te zależności przyrodnicze również rolę człowieka. I w tym momencie rola myśliwych zaczyna się powoli zmieniać. To już nie jest tylko rozrywka, to już jest pewna ingerencja w środowisko przyrodnicze, bardzo istotna, bardzo ważna. Moglibyśmy powiedzieć, że bardzo ważna, bardzo, no taka niezbędna. I w tym kontekście, drodzy Państwo, jeśli my mówimy o wiedzy w XX wieku, no to przede wszystkim zaczyna się rozwijać wiedza przyrodnicza. Mówię o myśliwych z punktu widzenia myśliwskiego. Na temat biologii, ekologii, różnych gatunków zwierząt. Dostrzeganie zależności przyrodniczych, jakie są. Zależności pomiędzy światem zwierząt, na przykład a środowiskiem, w którym one występują. Jaką rolę człowiek odgrywa właśnie w tym dysiadce zależności. Zaczynamy tworzyć pewne podstawy zarządzania populacją. Mówimy o ochronie przyrody. Jest to cały czas pewna forma spędzania wolnego czasu, pewna rozrywka, ale to już, to już nie jest główny nurt łowiectwa. To łowiectwo zaczyna się rozwijać w inną stronę. Ale niestety, drodzy Państwo, no mamy też takie sytuacje, one miały miejsce, to o tym też będzie mowa, jak to było w czasach PRL-u, gdzie myśliwy został utożsamiany z takim dygnitarzem. Fajnie to było w 40-latku, jak Państwo pamiętacie, trzeba było znaleźć dojście do ministra, jak tu minister poluje, no to trzeba tutaj, Stefan Karpowski, inżynier, dostał już tam od teścia broń, pojechał na polowanie. Jakie to proste, oczywiste. Fajna, sympatyczna komedia, ale ona utrwala pewien stereotyp. Stereotyp, że myśliwi to jest taka grupa, która jest uwikłana jakimiś zależnościami, to jest właśnie takie kolesiostwo, coś takiego. W konsekwencji, drodzy Państwo, mamy pewne rozbicie. Mamy dzisiaj takie dwa światy. Jest myśliwy, osoba, która jest negatywnie postrzegana i mamy piękny świat przyrody. Jak przeglądamy wiadomości internetowe, to mamy, no, mamy do wyboru. To co ty wspierasz? Za kim ty jesteś? Co ty uważasz, że to jest dobre, czy to jest dobre? Taka jest po prostu dwubiegunowe postrzeganie sprawy i w tym kontekście, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że polowanie wzbudza kontrowersje. Jakie to są kontrowersje? Płaszczyzny są dwie tych kontrowersji. Pierwsze to są etyczne, dlatego że uważane jest, że myśliwi to co jest grupa, która ma taką krwawe hobby, krwawą rozrywkę dla zabawy, dla przyjemności, zabija zwierzęta i to budzi pewne negatywne skojarzenia. I druga to są przyrodnicze. Mamy układ przyrodniczy, pewną homeostazę, piękne zależności, wszystko pięknie funkcjonuje, a w to brutalnie wkracza człowiek, który ingeruje i to niszczy. I w tym kontekście, drodzy Państwo, no musimy się zastanowić, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście myśliwi polują po to tylko, bo są żądni krwi i tak dalej. Jeśli my się nad tym głębiej zastanowimy, nie tak powierzchownie prześledzimy sobie internet, tylko popatrzymy, a jak to jest, jeśli chodzi o prawo nasze. No prześledzimy sobie ustawę prawo łowieckie. Czy tam jest mowa o tym, że myśliwi, celem myśliwstwa to jest zaspokajanie jakichś takich atawistycznych potrzeb, mordowanie krwi i tak dalej? No nie. To jest sprawa związana, ja dlatego podkreśliłem na czerwono sprawę z ochroną, bo dzisiaj zadania, jakie stoją przed myśliwymi, są całkiem inne. No dobrze, ale możemy powiedzieć, no okej, okay, ale może się okazać, że no, myśliwi z takich względów wstępują do Polskiego Związku Łowieckiego. Zrobiliśmy taką krótką ankietę, ona nie jest taka szczegółowa, pan doktor Borowicz na kongresie będzie przedstawiał bardzo szczegółowe, takie metodycznie uzasadnione badania, które przeprowadził, ale to jest taka prosta ankieta. Dlaczego chce pan, pani zostać myśliwym? Ankieta przeprowadzona wśród nowo wstępujących. Co odpowiadają głównie? Dlaczego chcą zostać? Bo ich interesuje przyroda, bo chcą pozostać na łonie przyrody, bo chcą spędzać tam czas, bo chcą w tej przyrodzie działać, pomagać i tak dalej. Czy są jakieś inne odpowiedzi? No są tam oczywiście tradycje rodzinne, kultura łowiecka i tak dalej, pozyskanie mięsa, ale jeśli chodzi o przyjemność, czyli ta adrenalina, czy inne posiadanie broni, zabawa z bronią, proszę drodzy Państwo zobaczyć, to są generalnie ułamki procent, to nie jest istota sprawy. Czyli innymi słowy, ani z punktu widzenia prawnego, ani z punktu widzenia tych nowo wstępujących, no ta teza, która była postawiona przez niektóre osoby, no wcale tak nie jest. No, myśliwi nie są, kandydaci na myśliwych nie wstępują po to, żeby zaspokajać swoje takie jakieś potrzeby, taką żądzę krwi. I wydaje mi się, że tutaj jest pewien taki problem, który my wszyscy obecni tutaj na sali powinniśmy jak gdyby zwrócić na to uwagę, dostrzec i coś z tym zrobić. Chodzi o to, że łowiectwo bardzo często jest postrzegane jako jeden klocek. Jako ten jeden puzzle, który tutaj gdzieś jest. Natomiast nie dostrzega się tego wszystkiego, co jest dookoła. Tych wszystkich zależności, tych wszystkich powiązań. Jeśli my wyciągniemy ten jeden klocek,
który polega na strzelaniu do danego osobnika, to ta układanka nie będzie kompletna. Obraz, zmieniliśmy krajobraz, stworzyliśmy wyśmienitą bazę żerową. Konsekwencją tego jest wzrost liczebności szeregu gatunków zwierząt. Bez redukcji straty, szkody w rolnictwie będą gigantyczne. Wszyscy doskonale o tym wiemy. To jest problem chociażby w ostatnich czasach, problem związany z afrykańskim pomorem świń. To są szkody powodowane w drzewostanach, są na sali leśnicy. Lasy Państwowe na ochronę przed szkodami powodowanymi przez jeleniowatę wydają rocznie, proszę, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, tutaj są kwoty, jakie były wypłacane na grodzenia, na zabezpieczenia. To są w granicach 170 milionów złotych rocznie. To są gigantyczne pieniądze. Tak wyglądają koszty związane z ochroną przed zwierzyną. To jest również redukcja gatunków, które z naszego punktu widzenia, chociażby z punktu widzenia przyrodniczego, niepożądanych gatunków inwazyjnych na przykład, czy lisów. 150 tysięcy osobników lisów jest co roku pozyskiwanych, no bo inaczej to byśmy nie mieli w ogóle zajęcy ani kurowat. Tutaj mamy także gatunki inwazyjne, które tutaj są. To jest także problem wzrostu liczebności bobrów, które mamy. Ja tu specjalnie wybrałem, drodzy Państwo, takie średniowieczne obrazki, bo jak wiemy, w średniowieczu polowano między innymi ze względu na mięso, ze względu na skórę, a także ze względu na strój bobrowy. Strój bobrowy to jest taka specyficzna wydzielina z gruczołów przyodbytowych o takim silnym, przenikliwym zapachu piżma, która była wykorzystywana w medycynie ludowej. Ta wydzielina jest z gruczołów przyodbytowych, które są przy otworze odbytowym. Kiedyś uważano, że to są jądra, ale te gruczoły występują u samic i u osobników i żeńskich, i męskich. No i w związku z tym było takie przekonanie, że myśliwi polują właśnie na te stroje bobrowe i w związku z tym te bobry, jak widzą Państwo na tych obrazkach, one odgryzają sobie jądra, dając myśliwym, żeby myśliwy podarował im życie, ale jest to bardzo bolesne, w związku z tym te bobry płaczą niesamowicie. A jak płaczą, no to dzisiaj się wzięło takie powiedzenie, pewnie Państwo pamiętacie, płakać jak bóbr, prawda, no skądś to się wzięło. My nie chcemy dzisiaj płakać nad losem naszego łowieca, bo myślę, że ono nie jest w złej kondycji, ale tych problemów rzeczywiście, drodzy Państwo, jest dużo i dotyczą one również redukcji gatunków chronionych. Bez tego po prostu się nie obejdzie. Ale tak, żebyśmy sobie byli świadomi też innych grup spraw, chociażby transport lotniczy i problemy związane z ptakami. No gdyby nie sokolnicy, którzy mają dyżury na największych lotniskach na świecie, tych wypadków, kolizji lotniczych byłoby rzeczywiście bardzo dużo, czyli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ci sokolnicy prowadzą programy restytucji sokoła, wypuszczają. To, że mamy populację sokołów nadrzewnych w Polsce, coraz więcej sokołów gnieździ się na drzewach, no to jest właśnie ich zasługa. Ale to jest właśnie kultura i tradycja, o której będziemy mówili dzisiaj, jutro, pojutrze. To jest wspaniały język łowiecki, ponad 4000 słów i zwrotów, które dla nas myśliwych są bardzo istotne, bardzo ważne. To jest humor, łacina myśliwska, czyli takie opowieści, często wydają się no, niewyobrażalnie, no, niemożliwe, fantastyczne. To jest również literatura i to ta literatura, jeśli chodzi o literaturę polską z najwyższej półki. Mamy Feliksa Nowowiejskiego, wspaniałych muzyków, kompozytorów, którzy byli zainspirowani polowaniem. Dzisiaj to jest również muzyka myśliwska. Tak jak tutaj Państwo widzicie, słuchaliście dzisiaj sygnałów. W klubie sygnalistów jest ponad 1000 osób grających już przyzwoicie na rogach myśliwskich. Ogromna rzesza. Mamy wspaniałe msze świętego Huberta, świętego Eustachego. Mamy wspaniałą kuchnię myśliwską, o której będziemy dzisiaj też rozmawiali. Łowiectwo było źródłem inspiracji twórczej. Ogromna rzesza artystów się wzorowała, inspirowała. I to nie tylko kiedyś, ale także i dzisiaj. Bo te witraże, które tutaj Państwo widzicie, to jest sztuka współczesna, czy ta piękna biżuteria, którą widzicie, to nie jest jakiś element historyczny. To są rzeczy, które są robione dzisiaj. I teraz, drodzy Państwo, jeśli mamy tak ogromne zróżnicowanie tych zadań, przed jakimi stoi łowiectwo, no to możemy się zastanawiać, ok, ale gdybyśmy wprowadzili zakaz polowania, jakie będą konsekwencje? No bo to często jest taki postulat, który gdzieś czytamy, powinniśmy zakazać polowania. No i przyjmijmy sobie teoretycznie takie założenie, ci myśliwi by powiedzieli, ja już mam dosyć. No jeżdżę na to pole, pilnuję tej kukurydzy, ludzie sobie śpią, ja muszę siedzieć godzinami w nocy na kukurydzy, pilnować kukurydzę, dojazdy, pieniądze, kłopotów co nie miara, jeszcze wszyscy mnie obrażają, koniec, nie będę polował. Jaka byłby efekt? Pierwotnie wszyscy by się bardzo ucieszyli, w internecie by huczało, no wreszcie zwierzęta odetchną. A ci, którzy by rozsądnie myśleli, drodzy Państwo, byliby zagłuszeni. Ale to nie trzeba dużo czasu. Kilka tygodni już by zaczęły się, dostrzegane by były problemy. Najpierw związane z gospodarką leśną, rolniczą, rybacką, ale potem by się zaczęły, by były inne sprawy. Sprawy związane z bezpieczeństwem na drogach i inne sprawy byłyby bardzo szybko dostrzegane. I powrócenie do pierwotnej sytuacji byłoby bardzo trudne. W związku z tym, no jaką mamy alternatywę? Może powinniśmy się wzorować na tym, jak było na zachodzie. Mamy gęsi, mamy inne ptaki, na które polujemy. W Holandii powiedziano stop, nie będziemy polowali na żadne ptaki. No w porządku,
przestaną polować, co się okazuje. Wzrost liczebności gęsi jest tak duży, że szkody powodowane przez ten gatunek wynoszą kilkadziesiąt milionów euro. W związku z tym trzeba ten problem rozwiązać. Jak ograniczyć szkody? No trzeba prowadzić redukcję. No ale skoro nie wolno polować, no to jak będziemy prowadzili redukcję? Będziemy łapali te gęsi i będziemy je gazowali. W Polsce gazowanie zwierząt pewnie źle się kojarzy, bo my mamy takie jednak mimo wszystko historyczne, złe skojarzenia z gazowaniem. Ale drodzy Państwo, pytanie jest takie, no to był duży artykuł w New York Timesie, no i wtedy opinia społeczna zaczęła o tym dyskutować, czy to rzeczywiście ma sens. A może lepiej, no nie łapać tych gęsi i gazować, tylko polować. Wtedy szkody na uprawach polnych będą mniejsze, a gęś trafi na stół i będziemy wspierali kulturę łowiecką w postaci kuchni myśliwskiej staropolskiej. I w tym momencie, drodzy Państwo, kiedy mówimy o dyskusjach, wydaje mi się, że bardzo istotną sprawą jest dyskusja, ale taka dyskusja merytoryczna, bezemocjonalna, taka oparta na faktach, taka oparta na merytorycznej wiedzy, żebyśmy się nie ślizgali po powierzchni, tak jak to mamy do czynienia często w takich internetowych gdzieś tam jakichś komentarzach, bo to nie o to nam chodzi. Możemy się zastanawiać, czy myśliwi są do takiej dyskusji dzisiaj przygotowani. W jakim aspekcie? W aspekcie przyrodniczym możemy dyskutować, w aspekcie na przykład związanym z ochroną, z rolą myśliwych w przyrodzie, z ich rolą w ochronie przyrody, w aspekcie gospodarczym, moralnym, czy to jest rzeczywiście uzasadnione, czy nie, w aspekcie kulturowym, czy w aspekcie społecznym. I drodzy Państwo, teraz kilka takich jeszcze wybranych problemów. Jak wygląda sprawa związana ze śmiertelnością zwierząt na drogach, z wypadkami drogowymi, z udziałem zwierząt? Gdybyśmy prześledzili sobie statystyki policyjne, to proszę zobaczyć, liczba wypadków wzrasta, liczba osób rannych wzrasta. No co prawda mieliśmy trochę szczęścia, w 2007 roku osób, które straciły życie, było trochę mniej, ale tak czy inaczej jest to pewien problem. Liczba zwierząt, które giną na drogach, to jest akurat z ogólnopolskiego rejestru kolizji drogowej ze zwierzętami, tam nie wszystko trafia, no ale z tego co trafia, no to proszę zobaczyć, no są tutaj zwierzęta, tych zwierząt jest dosyć dużo. To jest generalnie dosyć duży problem. I kto może ten problem rozwiązać? No my jako myśliwi, uważam, powinniśmy się włączyć w to, ażeby ten problem rozwiązać. To dotyczy między innymi tego gatunku. Ja nie chciałbym takich obrazków na przykład oglądać. Fajnie zrobić sobie zdjęcie, ale musimy być świadomi, jakie będą konsekwencje tego, że zwierzęta, następuje synantropizacja i zwierzęta pojawiają się w mieście. Dla wielu ludzi jest to atrakcja. Zobaczą zwierzątko w mieście, zrobią sobie zdjęcie, fantastyczna sprawa. Ale drodzy Państwo, jak ja widzę, jak rodzice dają dziecku na przykład chleb i on z ręką karmi dzika, to jestem przerażony. To jest brak świadomości, jakie mogą być konsekwencje takich rzeczy. I z takim zjawiskiem będziemy mieli do czynienia. To jest problem na przykład wzrostu liczebności wilków. To jest problem na przykład bezpańskich psów, które dzisiaj szacuje się na 40 tysięcy. Nie rozwiążemy, to jest problem kłusownictwa. Ile zwierząt ginie, dokładnie nie wiemy. Z tych statystyk, które mamy, które znamy, które się udało znaleźć, no to powiedzmy jest około 10 tysięcy zwierząt, które się znajduje. Ale to nie jest, to jest prawdopodobnie wierzchołek góry lodowej. To są problemy, przed jakimi stoimy i które musimy rozwiązać. I w tym kontekście, drodzy Państwo, kiedy zadajemy sobie pytanie o przyszłość, czyli mówiliśmy o historii, czasach współczesnych i wybiegamy trochę w przyszłość, to możemy powiedzieć, że no nieuchronność łowiectwa, w moim odczuciu jest oczywista, konieczna, nie da się tego obejść inaczej, natomiast musi być akceptacja społeczna. Czyli my nie możemy prowadzić łowiectwa, jeśli nie będzie akceptacji społecznej. I to jest jak gdyby pewien klucz, pewna sprawa. Jeśli my chcemy mieć akceptację społeczną, to w moim odczuciu my musimy też zacząć od siebie. Widzę wiele osób w mundurach myśliwskich od siebie. Zdefiniować błędy, które my jako myśliwi popełniamy. Wyeliminować te błędy. Podnosić wiedzę myśliwych. Kształtować świadomość wśród myśliwych. Postawy odpowiednie wśród myśliwych. Ale też są istotne czynniki zewnętrzne, które są poza kręgiem, poza myśliwymi. Albo powinny być wspólnie realizowane, jak na przykład profesjonalne przygotowanie do dyskusji społecznej. Po to, ażebyśmy potrafili dotrzeć, żeby ludzie nas zrozumieli. To nie jest łatwa sprawa. Drodzy Państwo, po II wojnie światowej granice naszego kraju się zmieniły, jak wiemy. W 1945 roku lesistość Polski wynosiła 21%. Dzisiaj mamy około 30%. Czyli mamy wzrost powierzchni leśnej. Dużą. Jak się Państwo popytacie ludzi na ulicy, jak wygląda, lasów w Polsce jest więcej czy mniej? Większość ludzi Państwu powie, że lasów w Polsce jest mniej. Leśnicy od lat nie potrafią się przebić z prostą informacją, że lasów w Polsce jest coraz więcej. W związku z tym zdajemy sobie sprawę z tego, że przebicie się z pewną informacją jest rzeczą trudną, ale my musimy znaleźć klucz do tego. I wydaje mi się, że tym kluczem, tym podstawą jest to, że my będziemy profesjonalnie do tego przygotowani. Bliska współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi, innymi. Prowadzenie profesjonalnej edukacji przyrodniczo-łowieckiej, oparty mamy programy nauczania, trzeba się wkomponować w te programy nauczania, ale też i bliski kontakt z mediami, profesjonalny PR. I na koniec, drodzy Państwo, wydaje mi się, no bo trzeba zawsze jakieś wnioski, korzystając z obecności Pana Ministra,
taka gorąca prośba. Myśliwie realizują de facto politykę łowiecką państwa. I w związku z tym, skoro mamy politykę leśną państwa, 1997 roku, mamy politykę ekologiczną państwa. Najpierw powstała jedna polityka ekologiczna, potem zrobiono drugą politykę ekologiczną, potem powstała polityka ekologiczna na określony przedział czasu, czyli mamy takie dokumenty. To wydaje mi się, że może warto się zastanowić nad tym, ażeby też była polityka łowiecka państwa, żebyśmy wytyczyli pewien kierunek, w jakim zmierzamy. To jest też strategia rozwoju. Niedługo, dzisiaj 95 lat, ale wiedzą państwo, czas szybko leci. Jeszcze trochę będzie stulecie. No my musimy się zastanowić, w jakim kierunku, jak nasza organizacja, prawie 130 tysięcy ludzi, jaka będzie strategia rozwoju. I tutaj ważna rzecz, o którą tak walczę na razie bezskutecznie, o to, ażeby wpisać kulturę łowiecką na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Drodzy państwo, żeby wpisać jakiś element na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, trzeba spełnić jeden z pięciu kryteriów. Jeden z pięciu. A kultura łowiecka spełnia wszystkie pięć kryteriów. I nie możemy tego przeforsować tylko dlatego, że jesteśmy myśliwymi. Nie bierze się pod uwagę względów merytorycznych. I uważam, że powinniśmy być konsekwentni i walczyć tak długo, aż to łowiectwo będzie wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa. W Czechach jest wpisane, w Słowenii jest wpisane, a w Polsce nie możemy się przez to przebić. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby ten dorobek kulturowy był zauważony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę państwa, dziękuję serdecznie. Darek pokazał, że jest i naukowcem, ale też świetnym, zdyscyplinowanym mówcą, bo prosiliśmy, żeby się zmieścił do 10 po i jest. Teraz zapraszam wszystkich na część uroczystości otwarcia 4. Kongresu Kultury Łowieckiej na dziedziniec zamkowy, już taką bardzo precyzyjnie związaną z taką pasją wielu myśliwych, czyli kolekcjonerstwem. Powoli, spokojnie proszę o przejście. Krótka tam uroczystość z udziałem pana ministra. I później kolejny fragment uroczystości otwarcia, czyli uroczysta kolacja, ale to już potem sobie będziecie to wszystko robić. A ja chcę tylko na zakończenie powiedzieć, że mam nadzieję, że środowiska naukowe, czyli naukowcy i myśliwi, znajdą tutaj fantastyczne pole do współpracy, rozmów i wymiany doświadczeń, tak jak to było 5 lat temu na 3. Kongresie Kultury Łowieckiej. Dziękuję państwu i serdecznie zapraszam na dziedziniec zamkowy. Ja tam biegnę, żeby być wcześniej.